Witam Was bardzo serdecznie w kursie Tower Defense Ostatnie Szlify. Trzecia część serii gier 3D dla Unity w wersji 2020. Ja nazywam się Arkadiusz Brzegowy i jestem instruktorem w tym kursie. Ten kurs zaczniemy od nowości. Będziemy konwertować nasz projekt na Universal Render Pipeline. Nowy sposób renderowania, nowe możliwości oświetlania sceny, ale my już projekt mieliśmy z drugiej części kursu. Ten kurs zaczyna się tam, gdzie skończyła się część druga. W związku z czym nie zaczynamy świeżego projektu bazującego na URP, tylko krok po kroku konwertujemy wszystkie części naszego kursu, żeby przygotować nasz projekt do działania właśnie na URP. Oczywiście pojawiają się tutaj po drodze błędy. Te wszystkie błędy rozwiązujemy. Będziemy po przygotowaniu projektu pod URP musimy między innymi skonwertować wszystkie materiały. Trzeba użyć innych przeznaczonych właśnie dla Universal Render Pipeline shaderów i kroczek po kroczku dostosujemy nasz projekt, aby można było korzystać ze wszystkich dobrodziejstw właśnie tych nowości z Unity. Następnie przejdziemy do globalnej iluminacji. Na początku trochę informacji teoretycznych o Global Illumination, o tym, czym to dokładnie jest, jaka jest różnica wizualna, o poszczególnych aspektach właśnie tej metody. No i później przejdziemy do oświetlania naszej sceny. Powiemy sobie o ograniczeniach świateł, powiemy o wypalaniu świateł na light probes, na próbkach rozrzuconych po scenie. Jak zakończymy ze światłem, przejdziemy do kolejnego ważnego elementu, czyli do odbić, do tego, jak optymalnie tworzyć w grze odbicia dla obiektów i odbicia dla różnych fragmentów sceny, różne te odbijające otoczenie. Później pasek energii czy pasek zniszczenia dla jednostek wroga, czyli przeniesienie się trochę na interfejs użytkownika, ale interfejs w scenie. Kolejna atrakcja to shader graph, czyli sposób tworzenia shaderów za pomocą grafu bez skomplikowanego pisania tych programów na kartę graficzną. Tworzymy shader grafy, poprawiając ten efekt zakresu naszych wieżyczek i uczymy się, jak tego shader grafu, jak z niego korzystać. I później kolejny moduł Post Processing Stack. Kolejna nowość, bardzo intensywnie rozwijana w Unity. Optymalne, wydajne i naprawdę efektowne sposoby pracy nad sceną. Nauczymy się je nakładać na stałe oraz modyfikować je w trakcie rozgrywki. Będziemy się uczyć, jak z poziomu kodu włączyć i wyłączyć takie efekty w naszej rozgrywce. Naprawdę ekscytujący kurs. Dużo, dużo fajnych nowych rzeczy. Na końcu oczywiście, jak to zawsze, poprawiamy jakieś błędy, łatamy dziury, upewniamy się, że ta gra jest możliwa do zagrania od początku do końca, a po zakończeniu ostatniego etapu mamy w tym przypadku możliwość zagrania w tą grę po prostu od początku. To wszystko w tym kursie. Zapraszam bardzo serdecznie, dużo fajnej nowej wiedzy. Arkadiusz Brzegowy, zapraszam serdecznie.